Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj. Zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego pierwszego modułu kursu Biologiczne podstawy użytkowania roślin ozdobnych. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie. Zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. Suma czynników wpływających na rośliny kształtuje ich środowisko życia. Wszystkie czynniki działając wspólnie tworzą charakterystyczne dla danego obszaru siedlisko. Jeżeli dojdzie do zmiany któregokolwiek z parametrów, pociąga to za sobą zmianę innych. Jakiekolwiek zakłócenia w sposobie wpływu czynników na roślinę. Mogą w znaczny sposób modyfikować jej warunki życiowe. Czynniki nie mogą się wzajemnie zastępować, jednak często niedobór jednego z nich może wpłynąć na słabsze wykorzystanie pozostałych. Światło ma podstawowe znaczenie dla roślin, ponieważ jest niezbędne do przeprowadzenia fotosyntezy i ich rozwoju. Rośliny światłolubne wymagają do rozwoju dużej ilości światła, nie powinny być uprawiane w zacienieniu. Przykładem rośliny światłolubnej jest jeżówka purpurowa. Rośliny cieniolubne przystosowane są do życia w warunkach dużego zacienienia i wymagają stanowisk cienistych. Do tej grupy należy na przykład konwalia majowa plus kwica groniasta, barwinek pospolity czy większość gatunków paproci. Do roślin światłolubnych, ale znoszących zacienienie, zalicza się na przykład lipę drobnolistną. Czynnikiem decydującym o rozmieszczeniu roślin na kuli ziemskiej jest temperatura. Rośliny ozdobne mają określone wymagania cieplne: wyróżnia się temperaturę minimalną, przy której następuje rozpoczęcie wzrostu, temperaturę optymalną, stwarzającą najlepsze warunki do wzrostu, temperaturę maksymalną, po przekroczeniu której wzrost i rozwój ulega zahamowaniu, co prowadzi do śmierci rośliny. Woda jest podstawowym składnikiem potrzebnym do prawidłowego funkcjonowania roślin. Funkcję wody. Jest podstawowym środowiskiem, w którym zachodzą reakcje biochemiczne. W komórce jest rozpuszczalnikiem substancji biologicznie czynnych. Bierze udział w transporcie i pobieraniu substancji odżywczych. Bierze bezpośredni udział w wielu reakcjach chemicznych, jako substrat lub jako produkt reakcji. Dzięki ciśnieniu turgorowemu cienkościenne komórki uzyskują sztywność. Wypełniając wakuole, podtrzymuje turgor całej rośliny. Wpływa na intensywność procesów fizjologicznych. Umożliwia wzrost elongacyjny, wydłużeniowy komórek i tkanek. Reguluje temperaturę rośliny. Jednym z najważniejszych czynników wpływających na wzrost i rozwój roślin jest podłoże, które może być ukształtowane przez naturalne zjawiska przyrodnicze lub przygotowane przez człowieka do uprawy określonej grupy roślin. Podłożem naturalnym jest gleba, czyli wierzchnia warstwa skorupy ziemskiej do dwóch metrów miąższości, składająca się z części mineralnych i organicznych, powstałych w wyniku oddziaływania czynników glebotwórczych, takich jak klimat, woda, drobnoustroje glebowe, rośliny, zwierzęta oraz działalność gospodarcza człowieka. Bardzo duży wpływ na jakość materiału roślinnego mają warunki uprawy, kwiaty, których uprawa odbywa się w optymalnych warunkach termicznych i światelnych. Będą odznaczały się zdecydowanie większą trwałością niż kwiaty uprawiane przy niedostatku światła. Ważnym czynnikiem uprawowym jest nawadnianie. Należy ograniczyć je przed zbiorem kwiatów. Rośliny, których nawadnianie zostało wcześniej ograniczone, przeżywają mniejszy stres wodny po ścięciu niż zebrane z plantacji nawadnianej aż do momentu zbioru. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej. Zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.